No cześć, Paweł przywiózł mi właśnie moją Yamaszkę do mojego skromnego domku. No i niestety musi mi jeszcze dać trochę instruktażu. Bo owszem, jeździć umiem, ale tu są jakieś schowki, jakieś inne dziwne rzeczy, które do nauki jazdy nie są potrzebne. Mów, Paweł, kurde. Słuchaj, jak się odpala, to wiesz. Kluczyk, wkładamy najważniejsza rzecz. On. Tutaj masz na stacyjce on. Najważniejsze, neutralny, czyli luz jest włączony. I teraz, jeżeli jest luz, możesz włączyć sprzęg, bądź nie musisz. Tu musisz mieć awaryjny wyłącznik w pozycji włączonej i rozrusznik. Tak właśnie odpala Yamaha i to jest procedura odpalenia. W tej chwili powinieneś w okresie pierwszym do 1000 km ruszać wtedy, kiedy tu na wyświetlaczu ci się pojawi pierwsza temperatura. Fizycznie komputer zaczyna odliczać od 40 stopni, czyli jak się pojawi 40, możesz jechać, trzeba po prostu dać się zagrzać silnikowi. To jest temperatura pracy silnika. Ten wskaźnik, pamiętasz, to jest wskaźnik prędkości, to jest obrotomierz tutaj. W okresie do 1000 km pierwszych powinieneś tak mniej więcej 2/3, czyli skoro ona do 12 się kręci, czyli przy 12 jest czerwone pole, powinieneś wykorzystywać tak maksymalnie 2/3 tego, do około 8 jeździć w tym trybie. Wtedy po prostu silnik się lepiej ułoży, będzie bardziej dynamiczny w przyszłości i na pewno osiągnie większe przebiegi do remontu. To, co jeszcze powinieneś wiedzieć z takich rzeczy, to tak, jeżeli mamy go odpalonego, światła startują automatycznie. Ona w tej chwili pracuje na światłach mijania. Jeżeli chcesz zmienić na światła długie, tutaj tym klawiszem i dodatkowo na desce, na wyświetlaczu pojawia się kontrolka zapalenia świateł drogowych długich. Nie, jeszcze raz to zobaczymy tam. Z takich ciekawostek, błysk świetlny, czyli to, co kierowcy używają, żeby się ostrzec albo żeby coś mrugnąć, jest tutaj pod palcem i to jest to. Jak pokażesz, to widać od razu błysk. Teraz tak, mając go odpalonego, tutaj uruchamiamy kierunkowskazy, tutaj pod lewym kciukiem. Teraz tak, lewy, kontrolka miga. Przyciśnięcie go, tego klawisza, wyłącza kierunkowskazy. Teraz jest prawy kierunkowskaz. Jeszcze raz wciśnięcie wyłącza. Możesz przejść bezpośrednio z lewego w prawy bez wyłączania. Czyli jest na przykład lewy, prawy i dopiero wyłączyć, kiedy masz szybki manewr. Sygnał dźwiękowy jest tutaj i to w zasadzie wszystkie instrumenty, które masz tutaj. Teraz tak, to wiesz, to jest dźwignia sprzęgła, dźwignia hamulca. Hamulec możesz wyregulować pod siebie. Tutaj masz takie magiczne pokrętło. Ustawiając, przekręcając, zmieniasz odległość klamki od manetki. Czyli jesteś w stanie, nie wiem, jeżeli masz dłuższą dłoń, dłuższe palce, krótsze, można to wyregulować. W szczególności jest to przydatne dla osób na przykład z małą dłonią. No, kobiet, osób, które mają drobną, szczupłą dłoń, krótsze palce, i statystycznie można tutaj tą klamkę doregulować bliżej i jest to wtedy około 2 cm bliżej, powinno to pomóc w takim przypadku. Jeżeli go wyłączamy, o, jeszcze jedna rzecz zanim włączę. Zobacz, tu już się zaczyna wyświetlać. Już w tej chwili mamy 57 stopni temperaturę silnika. Zaczęło się wyświetlać przy 40, ale tak jak ci wspominałem, w tym pierwszym okresie ruszasz i jeździsz w momencie, kiedy tu się pojawia chociażby 40. Wcześniej będzie LO. To co? Wyłączenie. Tu. Tym klawiszem ona zostaje na światłach i przekręcenie stacyjki w pozycję off. Gdybyś chciał zablokować motocykl, czyli zabezpieczyć go lepiej przed kradzieżą, trzeba w tym położeniu, czyli w lewoskręcie kierownicy, wcisnąć stacyjkę, wciskasz kluczyk i przekręcasz w pozycję lock. Tutaj jest na stacyjce lock. Odblokowanie? Dokładnie, wciskasz, przekręcasz pozycję bądź on, bądź off.
Czyli tak i proszę zobaczyć. Jest tu jeszcze jedna pozycja, to Ci uczulam. Jak przekręcisz do końca, czyli za pozycję lock na P, motocykl zostaje z zablokowaną kierownicą na światłach postojowych. To jest wtedy, kiedy musiałbyś go zostawić zgodnie z przepisami, na przykład poza terenem zabudowanym, oznakowanego, oświetlić go na przykład w godzinach nocnych. Wtedy taka opcja jest, ale umożliwia nam na przykład zostawienie motocykla zablokowanego na światłach. Szczerze, nie polecam tej możliwości, za pół godziny nie będziesz miał baterii. No w motocyklu ta bateria jest mała, to jest to naprawdę awaryjne rozwiązanie. Jeszcze jedna rzecz umożliwia Ci wtedy zostawienie motocykla na awaryjnych. Czyli jeżeli masz tą funkcję włączoną postojowe światła, możesz zostawić motocykl na awaryjnych. Ciekawostka, przycisk awaryjny, bo pominąłem go jakimś cudem, znajduje się tutaj. I on oczywiście w momencie normalnej pracy działa. Jeżeli damy przycisk na on, działają awaryjne, nie wiem, chcesz podziękować komuś, zachować się elegancko, chcesz zasygnalizować awarię na drodze, a masz włączoną stacyjkę, proszę bardzo, ten przycisk jest jak najbardziej do wykorzystania. I to by było tyle, jeżeli chodzi tutaj o obsługę uruchomieniową i obsługę kierownicy, oczywiście. Natomiast muszę Cię prosić o podtrzymanie. Tutaj jest kluczyk, przekręcasz i odchylasz tylną część kanapy. I tutaj znajduje się dostęp do akumulatora. W razie potrzeby na przykład odpalenia na kable, czyli długo stoi, wyładujesz akumulator, możesz go odpalić na kable, tak jak się odpala samochód. Jest tu zaznaczony na czerwono plus, bez oznaczenia jest minus. Tu masz mini schowek na gumkę, możesz tu portfel, cokolwiek innego sobie schować. Zestaw podręczny kluczy jest tutaj pod siedzeniem, w tym miejscu. I to w zasadzie wszystko. No, uczciwie jest to dla dżentelmena schowek na dzisiejsze środki płatnicze, czyli portfel z kartami. Tu nic więcej nie weźmie. Ja myślę, że portfel załatwi potrzebę, zniweluje potrzebę posiadania wszystkiego innego w tym schowku. Jak to mawiają, za wszystko można zapłacić Mastercardem. Żeby z powrotem musisz odwrotnie, czyli najpierw wsunąć fotel, szczelić go tu z tyłu, żeby zaskoczył zamek, zaskoczył, i to jest procedura otwarcia schowka. Następne, co powinieneś wiedzieć, to kontrola ciśnienia w ogumieniu. I teraz tak, ciśnienie w ogumieniu kontrolujesz zgodnie z instrukcją, czyli raz na tydzień, jeżeli jeździsz oczywiście. Jeżeli motocykl stoi, możesz tam rzadziej, typu raz na miesiąc. Wartości, będę szczery, nie pamiętam z głowy. O, jest ok. Nie każdy motocykl to ma. Tu masz naklejkę z wartościami ciśnienia. Możesz sobie przypomnieć zawsze. Czyli masz dla jednej osoby do 90 kg przednia tylna opona, dla pełnego obciążenia przednia tylna. I tu są wartości 2,25 i 2,5. Czyli 2,25 bara w przedniej oponie, 2,5 w tylnej, jeżeli będziesz jeździł sam. To jest parametr dla Ciebie. Jeżeli byś jeździł w dwie osoby, zachowujesz 2,25 przód, 2,9 z tyłu. Teraz z takich rzeczy, które jeszcze powinieneś wiedzieć, a które i tak już wiesz, bo kończyłeś kurs na takim motocyklu i zdawałeś egzamin, to jest dźwignia hamulca nożnego, to jest dźwignia hamulca głównego przedniego, bo hamujesz głównie przodem. Tu masz dźwignię biegów. I jedynka jest w dół, luz sygnalizowany kontrolką jest na wyświetlaczu zieloną N. Zresztą jeszcze raz przypomnę Ci. To jest ta kontrolka N. Jest pomiędzy jedynką a dwójką i masz pozostałe 5 biegów do góry, czyli dwójka, trójka, czwórka, piątka, szóstka. Motocykl jest sześciobiegowy. I użyteczny zakres obrotów jest gdzieś od 2500 w górę, czyli tak musisz jeździć, że jeżeli chcesz zachować minimalną dynamikę jazdy, nawet spokojnie, ale mieć cały czas możliwość przyspieszania, utrzymywać ze motocykl w granicach 2500 w górę na obrotomierzu, na biegu. Jeżeli masz mniej, redukujesz bieg w dół. Teraz tak, olej się dolewa tutaj, zgodny z instrukcją. Jest to olej Yamalube 10W40. Tu jest wskaźnik poziomu oleju.
Nielubiane słowo przez egzaminatorów, bagnet. Jeżeli chcesz sprawdzić poziom oleju, trzeba wykręcić oczywiście na zgaszonym silniku i najlepiej chwilę po jeździe, czyli na przykład 2-3 minuty, tak żeby zdążył olej spłynąć. Wykręcamy i przykładając z powrotem, wycierając oczywiście miarkę, przykładając ją z powrotem do krawędzi, sprawdzamy, poziom oleju powinien być zawarty tutaj w tym zakreskowanym polu. Jeżeli jest zawarty, jest ok, jest prawidłowy. Jedna dygresja, trzeba ten pomiar zrobić na nóżce centralnej, czyli nie tak jak ja w tej chwili, motocykl powinien stać w pionie. Albo ci ktoś powinien to umożliwić, czyli podtrzymać go, albo trzeba postawić ten motocykl na stopce centralnej. Następnym płynem eksploatacyjnym, który kontrolujesz, jest poziom płynu hamulcowego. To jest oczko, gdzie po prostu masz widzieć ciecz. W tej chwili jest lekko szarawe, jest w środku ciecz. Jest ok. Jeżeli będzie tutaj płyn hamulcowy, ma zawierać się po prostu poziom w tym oczku i nie ma być niżej niż ta kreska. Oczywiście też na równo ustawionym motocyklu. Z płynów hamulcowych jest jeszcze płyn hamulcowy związany z hamulcem tylnym, bo to są dwa niezależne hamulce. Oczywiście układ ABS działa na każdy z nich. To jest tutaj schowany zbiorniczek pod owiewką, ale niemniej go widać i tam też po prostu ma być płyn w zbiorniczku, są kreski, ma się zawierać w tym przedziale. To, co jeszcze powinieneś kontrolować, to poziom płynu chłodniczego i tutaj masz w tym w tej przedziałce, czyli takim jak gdyby miejscu, gdzie widzisz zbiorniczek wyrównawczy, ma być widać, że jest tam płyn w ilości odpowiadającej, ma się zawierać po prostu w tym zakresie, w tym oknie pomiarowym. Jeżeli tak jest, no tu widzę, że jest słabe oświetlenie, więc możemy wierzyć mi na słowo. I to było wszystko, jeżeli chodzi o rzeczy, które ty kontrolujesz. Jest to nowoczesny pojazd. Resztę polecamy usługi w serwisie. Tak naprawdę bez posiadania specjalistycznych narzędzi, kluczy, resztę nie za wiele jesteś w stanie skontrolować i zrobić sam we własnym zakresie. Gdzie ten twój serwis, Paweł, jest? Na ulicy Rzegiestowskiej 3 we Wrocławiu. To jest serwis firmowy Yamaha. Polecamy przy okazji swoje usługi. Dobra, to jeszcze pokażesz mi hełm, ale to już w następnym filmiku, czyli kask. Na razie momencik.